Siemanko, z tej strony Texan, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022. I co, w dzisiejszym odcinku wykonamy siewy pszenicy. Jeszcze sobie zerknę, czy na pewno dzisiaj tak siewy pszenicy we wrześniu można robić. Także co, wchodzimy sobie do Jonathana. A po co ja to podpinam? I sobie trzeba sypnąć pierwszy nawóz. A co? No to mej. Dobra. Włączamy, sypiemy nawozik. Raz, dwa, się tu sypnie. No trzeba rozsypać nawóz. Elegancko, raz, dwa się rozsypie. John Deere jeszcze daje radę. A czemu tam nie dosypało? A, Pieron wie. Dobra. My sobie już puścimy tutaj pracownika. Przez ten czas niech on sobie już tu sieje, bo jest naprawdę dużo do zasiewu tego. Oj Boże, Boże, Boże. A jeszcze chciałem trochę powałować sobie. No, tu jest wczesna faza, to można przejechać. Dobra. Puścimy sobie pracownika. Niech on tutaj już sieje. Czy to wezmę naraz, czy nie? Czekajcie, w ogóle ile tu jest dawek nawozu dane? Nic? Ale lipa. No dobra. Czy będzie trzeba jeszcze jedną dawkę dać po wałowaniu? No, wezmę na raz, to już. Także dobra. Nie, to pole jednak jest wąższe od tamtego, bo tamto na dwa przejazdy tak ledwo, ledwo. A to nawet idzie. Wziąć na dwa przejazdy bez tam jakichś większych problemów. Dobra, i pyk. Wyłączamy i włączamy. No trochę będzie tej pszenicy do koszenia w przyszłym sezonie. Ale damy radę. Dobra, można z kamerką wewnątrz i tak muszę na trzy razy tu przejechać. Także... Można troszkę tak pojeździć. Ale fajnie to rzuca. John Deere wieje, jakby miał już ostatnie tchnienie w nim. Klasik tam daje radę, on jeszcze nie jest wytyrany. No i trochę do lewej trzeba. No z kamerką wewnątrz to ciężko to jest tu wycyrklować. Jedynie na GPS-ie.
na spokojnie, tam lekki nakład, nic się nie dzieje, będą lepsze plony. No i dobra, i lecimy. Ostatnim przejazdem. Jeszcze na rzepak trzeba sypnąć. A jemu to szybko tam idzie sianie, z tego co widzę. No chociaż nie, dobra, jednak nie tak szybko. Dobra, i tu to tak na oko trzeba, bo słabo widać. Chociaż no coś tam widać, ale kiepsko. Zasypał tam. No i dobra, jeszcze tu gdzieś środeczkiem tak przejedziemy i będzie fajrant. Dobra, czy tu jest nawiezione w 100%? Tak, tu jest w 100%, a tu trzeba jeszcze raz i zawałować. A jeszcze nas czekają siebie kukurydzy, znaczy żniwa kukurydzy. Tam coś na wiosnę dopiero będzie robione. Dobra, John Deere gdzie może się stanąć, byle gdzie, bo i tak będzie musiał jeszcze jedną dawkę dawać. Zobaczmy sobie jeszcze jak tam u zwierzątek. Chyba spoko, no coś tam mleka zaczęły produkować te krowy. Także nie jest tak najgorzej. Weźmiemy sobie Casey'ka, podjedziemy sobie już tam z wałami. Ale jeszcze mało zrobił, żeby się dało wałować. O Jezus. Dobra, rozłożymy. Pyk, pyk, pyk. Się ustawimy, bo jak już opuścimy, to dobra. I ciach. Kawałeczek wjedziemy i idziemy do klasa. Posiejemy chwilę, potem jeszcze pobałujemy i na ten sezon będzie koniec. Aha, no nie, no kukurydza. No jeszcze będzie trzeba tam kukurydzę skosić. Dobra. No i tak, dobra, tu jest proste, teraz pole, to trzeba przepolić, żebym obiad jadł przed chwilą. Maści los jeszcze, że momijaka zrobił małego. Ale w niczym nie przeszkadza, nawet go nie będzie widać, jak wyrośnie pewnie. Coś czuję. Trochę zajedzie z tymi siewami, no ale co zrobić?
co zrobisz, jak nic nie zrobisz, się by trzeba zrobić. Po tym odcinku się może wezmę za gospę, wezmę kredyt i przebuduję ją trochę. Troszkę ją spróbuję tak jakoś przebudować, żeby to lepiej wyglądało wszystko. Nie wiem jeszcze jak mi to wyjdzie, ale myślę, że powinno być git. Ocenicie w kolejnych odcinkach. Dobra. I pyk. A ja sobie pomalutku lecimy ze siewniczkiem. Trochę siana, ja jest pół godziny jak nic, powiem wam szczerze. Ale nie ma co jeszcze maszyn zmieniać na razie. Pierwsze gospę przebuduję. Może jakąś halę taką większą już postawię. Tak myślę, że może postawił większą halę już. Że jednak było gdzie te maszyny trzymać. O, ten klasik mi się podoba jak cholera i ten case. Fajnie wyglądają. Ile mamy minutek? 12. No to zaraz chyba siądziemy na wały. Bo siewy to były już w ostatnim odcinku. Także nie będę was tu zanudzał siewami. Cyk, cyk i to po robocie będzie. Dobra. To niby jest w miarę prosto, to z dużym nakładem go nie muszę puszczać. Z takim lekutkim go puścimy nakładem. Niech sobie jedzie. My sobie siędziemy do wału. Lecimy z wałami. Z wałami to jest elegancka robota, powiem wam. Polubiłem to. Nawóz to poza odcinkiem też już tutaj sypnę, żeby już był. Łeb w łeb idziemy. Nie wiem jak tutaj nakręcę, ale może jakoś się uda. Żeby tu też jakichś omijaków nie robić. No i dobra, udało się. A tam lepiej nawrócić, bo jest więcej miejsca.
Tam przy drzewach to jest mało miejsca. No wiadomo, jakby było całe pole zasiane, no ten co po prostu dookoła jeździł. I był problem z głowy z nawracaniem, no ale że wał jest zaraz za siewnikiem. No to trzeba raz przy razie i trzeba nawracać. No tu sobie elegancko na drodze nawrócimy. Podniesiemy, żeby nie rozwalić. Opuścimy. Opuściło. On chyba szybciej podnosi niż opuszcza te wały, ale nie wiem. Nie jestem pewien. Zabrakło pieniędzy? Dobra, no to kredytu dobierzemy. Nie ruszył? Ale jaja. Aż dziwne, że kasa na minus nie poszła. To, żem się zdziwił, że nie poszła kasa na minus jak w poprzednich farmingach. Tylko stanął. No i dobra, tutaj będzie trzeba jakoś wymanewrować. I pyk, ale ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Nie będę was zanudzał drugim odcinkiem siewów. Także w tym odcinku to było na tyle. Komentuj, subskrybuj, oceniaj najwięcej, jeżeli film się spodobał. Zostaw łapeczkę w górę, no i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo, strzałeczka, yo.